występują. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 152. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Proszę. ¿Puedo? Można? Sí, sí, por favor. Con permiso. Gracias. Acabo de hablar con el licenciado Sanz. Pan Sanz powiedział, że jeszcze dzisiaj wyjeżdża do Madrytu. Así es, dentro de un rato. To prawda. Elena, usted y él tuvieron problemas. Mieliście jakieś problemy? Problemas? Jak to? Me refiero a que si tuvieron algún tipo de jakieś nieporozumienie, kłótnie? No. Nie, dlaczego? Dígame la verdad, Elena. Chodzi o jego nagłą decyzję. Bueno, sobre el viaje, me dijo que powiedział, że pojawiły się problemy w Madrycie i musi je rozwiązać. Y que no tenía caso seguir esperando más tiempo para resolverlos. Eso fue lo que le dijo. Tak mówił. Quedamos a encontrarnos en Londres. Umówiliśmy się w Londynie. Debe tratarse de un error, Elena. Mariano se va a quedar. To nieporozumienie. Mariano zostaje w Madrycie. Nie jedzie do Londynu. Co? Pero ¿por qué? Yo acabo de hablar con él y no me właśnie z nim rozmawiałam, nic mi nie powiedział. Es que además no puede ser. Elena, yo ya no estoy entendiendo nada. Nic z tego nie rozumiem. Mariano estuvo aquí hace rato para decir. Mariano podjął decyzję, przyjął stanowisko szefa naszej filii w Madrycie. En Madrid? W Madrycie. Bueno, entonces quién va a ser el delegado. Więc kto będzie szefem filii w Londynie? Pani. Yo? Ja? Va a ser la primera vez. Będzie pani pierwszą kobietą, która zajmie w naszej organizacji tak wysokie stanowisko. Bueno, pero es que yo ni siquiera. Ale ja. Niech się pani nawet nie waży powiedzieć, że nie przyjmuje tego stanowiska. Marta, no te pongas así. Nie smuć się. Vamos a estar en contacto. Będziemy w kontakcie. Licenciado, lo voy a extrañar. Będę za panem tęsknić. Yo también te voy a extrañar. Ja za tobą też. Oye, por favor, dile a Avellaneda que... Przekaż Avellanedzie, że musiałem wrócić do domu po jakieś rzeczy i pożegnaj go ode mnie. Bueno, ya me voy. Pójdę już. Licenciado. Co zrobić, żeby zapomnieć o ukochanej osobie? Nie wiem, czy pan zauważył, że ja tak, ale... Proszę nic nie mówić. To samo pana spotkało z Eleną. To prawda. Powiem coś, co wyda ci się okrutne. To samo powiedziała mi Paloma. Każdy mężczyzna byłby szczęśliwy z kimś takim jak ty. Ale kiedy serce jest zajęte, nie można nic zrobić.
Nos agarras de salida, Constanza. Właśnie wychodzimy. Wróciłem, żeby odebrać. Dile a Berenice, que necesito. Przekaż Berenice, że muszę z nią porozmawiać. Mejor dime lo que se te ofrece. Powiedz co mnie, ona jest na dole. Para contestar una llamada. Miguel, dime la verdad. Tú y Berenice. Bądź szczery, jesteście razem czy nie? ¿Qué pregunta, Constanza? Co za pytanie? Supuesto que estamos juntos. Oczywiście, że tak. Y te aseguro que nunca nos vamos. I nigdy się nie rozstaniemy. Eso espero. Mam nadzieję. Miguel, dime una cosa. Siempre sí van a venir. Przyjedziecie w sobotę? Sí, claro. Tak. Ya nos vimos. Ustedes nos van a esperar en el. Będziecie na nas czekać na lotnisku? Bueno, tengo que colgar. Muszę kończyć. Sí, yo le digo. Chao, hasta el sábado. Do soboty. Lo que llama tu padre. Kiedy tatuś dzwoni, musisz być cicho. Es obvio que aquí ya no somos bien recibidos. Tutaj nie jesteśmy mile widziani. Mariano! Óyeme, Mariano! Te parecerá extraño encontrar esta. Pewnie będziesz zaskoczona, że puszka jest pusta. Ale znajdziesz w niej zapach kawy. To zapach wspomnienia. Zachowaj go, bo innego nie mamy. No la quiero volver a ver por aquí, porque yo misma. Nie chcę pani więcej widzieć. Usted no va a ningún lado, Margarita. Margarita, zostań. Ja tu wydaję polecenia. Ani się wasz. Ya cállate o lo que se va a ir. Eres tú. To ty wyjdziesz. Juan Francisco. Escúchame bien, Margarita. Margarita, nigdzie nie pójdziesz. Le repito que mientras yo esté al frente. Dopóki jestem tu szefem, ty będziesz moją sekretarką. Y le aseguro que la señora. Ta kobieta już nigdy nie będzie ci grozić. Jasne? Wolisz zostać z kochanką? Nie ośmieszaj się dłużej i wyjdź. Chcesz, żebym odeszła? Pewnie wolisz zjeść śniadanie z kochanką. Po tym, ile razem przeszliśmy, oddałam ci moje najlepsze lata. Ahora me cambias por. A ty wymieniasz mnie na nią? Está bien. Dobrze. Está bien, Juan Francisco. Pero prepárate para. Przygotuj się na rozwód. Te voy a dejar en la ruina. Zniszczę cię. Cuando quieras, mándame a tus abogados. Przyślij prawników. Te lo advierto. Te voy a. Ostrzegam, drogo zapłacisz za to poniżenie. Te voy a dejar en la calle, ¿sabes? Skończysz z niczym. Cálmese, Margarita, no le haga caso. Nie słuchaj jej. Llevo muchos años escuchando. Od lat grozi tym samym. Siéntese. Siadaj. Ay, qué pena. Przepraszam cię za ten cyrk. Ya se acabó el circo. Ya se fue la fiera, a ver. Tranquilícese. Adelante, por favor. El licenciado los está esperando. Zapraszam, pan Sanz już czeka. Witam. Zaraz do panów dołączę. Hola. ¿Con quién te fuiste a comer, por fin? Z kim byłaś na lunchu? Sama. Ay, muchas gracias. Dziękuję. Gracias. A ver si mañana este señor me deja. Może jutro wypuści mnie na przerwę. Liczę, że teraz będzie zajęty, a ja zdążę to przepisać. Pamela. ¿Me permite un momento, señor? Chwileczkę. Pamela? Nie potrafi zapamiętać mojego imienia. Niech pani z nami usiądzie i powie, co sądzi o tej kampanii. Ja? Brakuje nam jeszcze jednej opinii. Mam mnóstwo pracy. Nie szkodzi. Proszę wziąć krzesło.
Lo que pasa es que mire, ya van a dar las Już piąta, dzień się kończy. Dzień się kończy o północy, proszę siadać. Potrzebuję pani. Nie do wiary. Tragedia. To panią uczył parzyć kawę. Mama, bo co? Tego się nie da pić. Wiele jestem w stanie wytrzymać, ale to już szczyt wszystkiego. Jest 10 w nocy. Nie mogłam nawet wyjść na lunch. Kazał mi pan robić kilka rzeczy równocześnie. Kawę też. Zgodziłam się zostać pańską asystentką, a nie niewolnicą. Nie skończyłam. Nie szanuje pan nikogo. Byłam wiceszefową firmy i znam się na tym. Dlatego poprosiłem panią o raport i o opinię. Podziwiam pani pracę. Zapamiętałem nawet nazwisko. Magdalena Olivares. Tego panu też nie znoszę. Jak można nie zapamiętać czyjegoś imienia? Nazywam się Elena Olivares. Dlatego Lisette odeszła. Tak miała na imię? Tak na nią wołałem. Poza tym do pani nie pasuje imię Elena. Proszę już iść do domu. Tu lo sabías, ¿verdad? Wiedziałaś? Ya sabías que se iba a ir. O wyjeździe? Sí. Tak. No sabías que era para siempre, ¿verdad? Ale nie, nie wyjedzie na zawsze. No sabía que era para siempre. Nie mogę w to uwierzyć. Yo quiero pensar que es para siempre. ¿Lo querías? ¿Kochałaś go? Sí, Elena, lo quiero. Kocham go. Yo también. Ja też, ale inaczej. Es distinto, ¿verdad? No me puedo ir. Nie mogę wyjechać. Nie dam rady. Por favor, su firma aquí en la póliza. Sí. Proszę o podpis. Ya está listo el dinero. Pieniądze już są. Możesz dzwonić. Wszystko zależy, jak szybko to załatwimy. No se preocupe, yo soy listo, señor. Przygotowałem, co trzeba. No contesta. Nie odbiera. ¿Por qué carajos no contesta? Co się dzieje? ¿Estás seguro de que estás marcando el número? Na pewno wybrałeś dobry numer? Tengo el número en la memoria del celular. Jest w komórce. Creo que nos tomaron el pelo, Jorge, no van a contestar. Zadrwili z nas. Esto es un atropello. No saben lo que se está metiendo. Każe was zwolnić. Dobrze, ale najpierw proszę zapłacić rachunek. Muszę odebrać. Czekałem na ten telefon. To skandal. Dostanę pieniądze, jeśli odbiorę. Bueno. Halo? Bueno. Rozłączyli się. Przez was. To wasza wina. To koniec. Nie rozmawiam z nimi. Niech policja się tym zajmie. Jak sobie życzysz. Będę w gabinecie. Jeśli zadzwonią, nie chcę z nimi rozmawiać. Płacę pieniądze do banku. Zadzwonię później. Chodzi o dziecko. Nie chcę, żeby trafiło do sierocińca. Zastanowię się, co robić. Dziękuję. Dokumenty podpisane.
Esto es un robo. Devuélvame las llaves. To kradzież. Oddajcie mi kluczyki do auta. Kiedy zapłaci pan rachunek za hotel? Bueno, deme por lo menos mi celular. Oddajcie mi komórkę. Muszę zadzwonić do banku. Może pan dzwonić z telefonu publicznego. Możecie się już pożegnać z pracą. Wiecie, kim jestem? Należę do rodziny Sanchez Serrano. Kupimy ten hotel i zas wyrzucimy. Właśnie z powodu pańskiej rodziny nie wezwaliśmy jeszcze policji. Ale jeśli pan się nie uspokoi, zrobię to. No me toques. Nie dotykaj mnie. No me toques. Bueno, no sé, puede ser hoy o mañana. Nie wiem, czy wyruszę jeszcze dzisiaj. Muszę się tylko spakować. Rozmawiałem z Diego. Pewnie wpadnie na weekend. No te dijo si ir con alguien? Z kimś? No, no, pero por qué? Nie wiem. Con quién crees que myślisz, że będzie z Palomą. Zanim się pobiorą, powinni się pogodzić i porozmawiać. Pobiorą? Diego nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie jesteś zadowolona. A ti no te agrada para nada la idea, ¿verdad? Bueno, no importa si me agrada o no. To nie ma znaczenia. Creo que en este momento Paloma es la única. W tej chwili Diego bardzo potrzebuje Palomy. Entonces, cuando te espero por aquí? Mogę się ciebie spodziewać? No sé, no sé. Te aviso después, ¿sí? Zadzwonię jeszcze. Pa. Parece que Diego va a pasar el fin de semana. Diego chce jechać z Palomą do Haciendy. Qué bien, ¿no? Super. Diego, bueno. Oye, dentro de todo powinni spędzić ze sobą trochę czasu. Para estar juntos. Pásamelo, yo contesto. Ja odbiorę. Bueno, ¿quién? Kto? Bueno, esta es la casa de su esposa. To dom jego żony. Kto mówi? Disculpe, ¿de dónde habla? Z hotelu La Mansión? Del hotel La Mansión. Dice que Miguel llegó. Miguel tam mieszkał, ale nie zapłacił rachunku. Dámelo. Daj. Soy Diana Sánchez Serrano. Mówi Diana Sánchez Serrano. Ya no es mi esposo. Pan Miguel Tejeros już nie jest moim mężem. No vamos a responder por ninguna. Nie zapłacę żadnego rachunku. Ni de él, ni de la mujer, ani za niego, ani za kobietę, z którą jest. ¿Qué se hospedó solo? Był sam? Miguel está solo. Mówi, że był tylko z dzieckiem. A Berenice? ¿Estás seguro de que no iba con una mujer? Na pewno nie było z nim kobiety? No, que llegó solo con. Przyszedł sam i zatrudnił opiekunkę. Daj. Mire, disculpe, le voy a pedir un favor. Mam prośbę. Jeśli pan Tejeros wróci, proszę go zatrzymać. Zaraz przyjedziemy. Owszem, jest problem, bo on porwał mojego bratanka. Tylko go zatrzymajcie. Dziękuję. Po co kazałaś go zatrzymać? Trzeba zawiadomić Diego. Dziwne, że Miguel był sam z dzieckiem. Ciekawe, gdzie jest Berenice. Nie podoba mi się to. Está muy raro, Diana. Coś się dzieje. Algo está pasando. Hay que hablarle a Diego. Dzwonię do Diego. Buenas. Buenas. Ay, es muy urgente, Margarita. Por favor, to pilne. Spróbuj go znaleźć. Estoy marcando su celular, pero no me contesta. Nie odbiera komórki. Chyba ją wyłączył. Sigue intentando, Margarita, por poszukaj favor, si llega a aparecer por la oficina, pojawi, niech natychmiast do mnie zadzwoni. A mi celular, que es muy importante, por favor. Sí, Daniela, no te preocupes. Oczywiście, przekażę. Yo le voy a decir. Tiene apagado el celular y Margarita. Ma wyłączoną komórkę i Margarita nie wie, czy przyjedzie do biura. Może jest u La Torre. Na pewno. Pues sí. Las joyas están muy bonitas, pero. Piękna biżuteria, ale ja nie kupuję kamieni, tylko złoto. ¿Cuánto? Ile? Por todo el lote? Za wszystko? Tak. 60. 60 tysięcy. Jest warte 10 razy więcej. Pues si no le conviene. Jak pan chce. No, no me conviene.
Nie chcemy. Oigan, nada más le aviso que sus joyitas están calientes. To gorący towar. Podobno jest kradziony. ¿Qué? Co? En este negocio todo se sabe. W tym biznesie wszystko wiemy. Niecodziennie ktoś przynosi taki towar. Aguas, mi buen. No voy a hacer que en una de esas. Proszę uważać na policję. Buenos días, Margarita. Dzień dobry. ¿Le pasa algo? Co się stało? No nada. Nic. Señor, le acaba de llamar su hermana. Daniela pana szuka i prosi o telefon. Si vuelve a llamar, dígale. Później do niej zadzwonię. Y comuníqueme con Elena Olivares. Połącz mnie z Eleną Olivares. Bueno, lo que le puedo ayudar, Margarita. W razie czego możesz na mnie liczyć. Sí, páseme la llamada. Dobrze, ale połącz mnie z Diego. Dígale que es urgente. To ważne. Sí, sí, ya estoy aquí, vengo llegando. Jestem u siebie. ¿Cómo fue que lo encontraron? Kiedy go znalazłyście? Nos hablaron del hotel para pedir que dzwonili z hotelu, żeby zapłacić za niego rachunek. Jest sam z dzieckiem. Pero lo más raro es que tiene al niño bez Berenice. No está con Berenice. ¿Cómo? Co? Pues es que dicen que llegó tak powiedzieli solo w hotelu. Claro. Por eso nunca hemos dlatego nigdy nie mogliśmy rozmawiać z Berenice. Pero ¿dónde la dejó? ¿Por qué se dlaczego separaron? Się rozstali? Bueno, a lo mejor se fue. Może ona wyjechała z kraju? No sé. Nie sądzę. Es muy raro. Permíteme, Daniela. Pozwól na chwilę. ¿Qué pasó con la llamada? Co jest? Muszę rozmawiać z Diego. Podobno pan Sanchez Serrano jest teraz zajęty. Połącz mnie z jego sekretarką. Entonces no pudiste recuperar al niño. Nie odzyskałeś dziecka? No. Nie. Niech policja się tym zajmie. Berenice nie dała mi wyboru. Bueno, a lo mejor te va a llamar más tarde, Diego. Może zadzwoni później. Pewnie tak. I por qué no tratas de localizarla? Digo, yo creo que poszukaj jej. Martwię się o dziecko. Diego, a mí me preocupa el niño. Pues es que es el que más perjudicado. Wiesz, że ono ucierpi na tym wszystkim najbardziej. Sí. Też tak myślę. Por eso no quiero que siga con ellos. Dlatego nie chcę go zostawić tym kryminalistom. ¿Estás en tu oficina? Jesteś u siebie? Estoy preparando una. Przygotowuję podanie do związku. Quiero pedir mi licencia de exportador y más tarde padnę później do Avellaneda. Para hablar con Avellaneda. ¿Vas a buscarte? Będziesz jeszcze w pracy? Sí, claro. Tak. ¿Ya pensaste en mi propuesta? Myślałaś o wyjeździe do Hacienda? Cuando vengas hablamos de eso, ¿sí? Porozmawiamy, kiedy przyjdziesz. ¿Qué pasa? Co się stało? Es que Mariano. Mariano zrezygnował z pracy w Londynie. Cargo de delegado en Londres. ¿Y eso qué significa? Co to znaczy? Que voy a tener que suplirlo. Że będziemy musieli zmienić wszystkie nasze plany. Vamos a tener que cambiar todos nuestros planes, Diego. No te preocupes. Vamos a encontrar. Spokojnie, znajdziemy rozwiązanie. La única que se me ocurre en este momento. W tej chwili przychodzi mi do głowy tylko jedno. Odejść stąd. Niech poszukają sobie kogoś innego. No puedes hacer eso. Nie możesz. Tu chodzi o twoją karierę. Pues sí, Diego, pero también se trata de mi vida. Ale także o moje życie przy tobie. Mira, no te precipites. Wszystko się ułoży. Lo tenemos que pensar muy bien. ¿Qué te parece? ¿Te irías a vivir conmigo a Londres? Zamieszkałbyś ze mną w Londynie? Te contratas como tu asistente. Zatrudnisz mnie jako swojego asystenta? Te contrata como el hombre. Jako mężczyznę życia. Disculpe que lo moleste, pero przepraszam, ale pan Latorre dzwoni i mówi, że to pilne. Perdóname. Tengo que atender a. Muszę kończyć. Nos vemos más tarde. Zobaczymy się później. Algo se nos va a ocurrir. Te amo. Kocham cię. Se puede. Można? Adelante, tío. Proszę. Niech La Torre załatwi wszystko tak, jak się umawialiśmy. Nie negocjuje z nimi. Por favor, Margarita. Proszę. Tio, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Jak się masz, wuju? Más problemas? Problemy? Los mismos de siempre. Jak zawsze. Lo que pasa es que estoy muy cansado. Ale ja jestem już zmęczony. Estoy cansado de ser la figura decorativa de la que Fabián se puede burlar. Fabián ze mnie drwi. Mam dość intryg żony i synowej. Estoy harto de defender. Zmęczyłem się firmą i własnym życiem. De mi vida. Pues ya somos dos. Bueno, sí, pero to jest nas dwóch. Consuelo de tontos. Sam wiesz, jak to jest. De todas maneras, tío, tenemos que seguir adelante. Ale trzeba żyć dalej.
No, Diego. Para mí esto ya se acabó. Dla mnie to koniec. Me voy a divorciar de Angela. Rozwiodę się z Angelą. Voy a mandar al demonio la empresa. Me voy Zostawię a firmę i wyjadę. Ya está decidido. Me largo para siempre. Na zawsze. Margarita, Margarita, es un asunto de vida. To sprawa życia lub śmierci. Powiedziałam mu, ale kazał przekazać, że zna pan jego instrukcje. No cuelgue, Margarita. Poczekaj. Sigues ahí, Daniela. Daniela? Diego no quiere. Diego nie chce odebrać. Está en su oficina. Yo voy por él. Jest w biurze? Jadę tam. Oye, ¿dónde nos encontramos? Gdzie się spotkamy? Mira, yo me voy directo al hotel. Jadę do hotelu. A ver si alcanzo a llegar a tiempo. Może uda mi się jeszcze złapać Miguela. Margarita. Margarita. Margarita, dígale que se trata. Przekaż mu, że znaleźliśmy Miguela. I że Diana i Daniela jadą do firmy. Que las espere, por favor. Niech na nie poczeka. Natychmiast. Tengo que aguantar. Muszę wytrzymać. Wytrzymam. Wrócimy do hotelu po rzeczy. Myślałem, że mi się przydasz. No, zaczynasz mi przeszkadzać, mały. Tranquilo, tio. Entiendo muy bien lo que te pasa. Spokojnie, rozumiem cię, ale no entiendes un carajo. Nic nie rozumiesz. Nie wiesz, co to jest być w moim wieku. Ani znosić naciski kogoś, kto jest silniejszy, bardziej agresywny, ambitny i przede wszystkim młodszy. Masz rację, ale współczuję ci. Twoim problemem nie jest to, że jesteś skończony, ale że tak się czujesz. Stary. Perdóname que te lo diga, tío. Wybacz, wuju, ale twoim wrogiem nie jest Fabian, tylko ty sam. Jeśli chcesz się rozwieść, wyjechać i skończyć ze wszystkim, nie szukaj wymówki. Ja uważam, że robisz to ze strachu. Myślę, że zwłaszcza ty nie masz prawa mi tego mówić. Przeciwnie. Ze strachu zniszczyłem sobie życie. I dopiero je odzyskuję. Z Palomą. Z kobietą, którą kocham. Masz rację. Uwierzysz, jeśli powiem, że nadal kocham Angelę? Po tylu latach kocham kogoś, kto zawsze niszczył mi życie. I co? Nie wiem, co jest ważniejsze. Godność czy miłość? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sam. Świetnie, ale nie pomogłeś mi. Zastanów się. Problemy się rozwiązuje, a nie ucieka od nich. Przepraszam, przekazałam wiadomość panu Latory. Powiedział, że pańskie siostry tu jadą. Po co? Podobno znaleźli już Miguela. Gdzie? Margarita, połącz mnie z Latorą. A su oficina, su celular, donde lo encuentre. Sí, señor. Pero rápido. Szybko. ¿De qué se trata, Diego? O co chodzi? ¿Qué pasa? Próbujemy złapać Miguela i Berenice. Z powodu dziecka i szantażu. Raquel.
Todavía está por ahí Diana y Daniela. ¿Diana y Daniela jeszcze tam są? Ya salieron. No, no, nada. Wyszły? Yo me comunico más tarde. Później zadzwonię. Margarita, ¿qué pasó? Sí, tak? Al celular de Daniela. Dzwoń na komórkę Danieli, połącz mnie z nią. ¿Qué vas a hacer? Son los verdaderos padres. Są rodzicami tego dziecka. Nie możesz go im odebrać. No es tu hijo, Diego. To nie twój syn. Adelante. Proszę. Muy bien, Marcia. Acepto tu juego. Zgadzam się na tę zabawę. Kim jest Eugenia? Tú lo debes saber. Sam powinieneś wiedzieć, z kim masz dziecko. Eso a ti de qué te sirve? Po co ci to? Powiedz. De qué te sirve saberlo, Marcia? A mí nada. Po nic. Pero yo me imaginé que a ti te podía interesar. Ale ciebie powinno zainteresować. Después de todo, siempre has deseado tener. Zawsze chciałeś mieć syna. ¿Y tú? A ty? Czego chcesz? Ja te dije. Niczego. Nada. A, sabes qué? Por cierto. Esta mujer Eugenia... Wiesz, co chce zrobić Eugenia? ¿Sabes qué es lo peor? Porozmawiać z Barbarą. Quiero visitar a Barbara. ¿Tú qué crees que pasaría? Myślisz, że jak się to skończy? ¿Te ayudo? Pomogę ci. Jeśli Barbara dowie się, że masz dziecko z inną, urządzi skandal, wystąpi o rozwód i zrobi zamieszanie. A ty mi pomożesz tego uniknąć? No sé. Może. La verdad es que estoy muy dolida, Fabián. Ale bardzo mnie zraniłeś. Te voy a repetir la pregunta. Powtórzę pytanie. ¿Qué quieres, Marcia? Czego ode mnie chcesz? ¿Tú qué crees? A jak myślisz? Za ciebie. Te quiero a ti. Quiero que te divorcies. Rozwiedź się z Barbarą. Si quieres, te la puedes quedar. Możesz się zatrzymać. Perdón, pero no me podía irme. Wybacz, nie powinienem wyjeżdżać bez pożegnania. Chodź tu. Más bien sin darte una explicación, ¿eh? Dlaczego to zrobiłeś? Po co? Nie możemy być razem. Zrozum, ja nigdy nie będę cię traktował tylko jak przyjaciela. Dlatego wolisz uciec? Muszę wyjechać jak najdalej od ciebie. Nieprawda. Traktujesz to jak karę. Sam siebie karzesz. Sam mówiłeś, że miłość nie jest karą. Tak, będzie nam łatwiej. Teraz wyjadę spokojniejszy. Powodzenia. Co to? Uważaj na siebie. Mariano, si te pido que reconsideres tu decisión. Zastanów się. Si te pido que no vayas a Madrid. Nie jedź do Madrytu. Y que aceptes ser przyjmij stanowisko w Londynie. Nada más dime en qué hotel está. Którym jest hotelu? Sí, sí, estoy muy cerca. Jestem już blisko. No, Daniela, ya voy en camino. La torre también va para allá. La torre też tam jedzie. Poczekaj, spotkajmy się. No, no te preocupes. Allá na razie. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vas a renunciar? Chcesz odejść? Pero nie. Tú sabes por qué no me puedo quedar. Ale wiesz, że to stanowisko nie jest dla mnie. Ważniejszy jest ślub z Diego. Moje życie jest ważniejsze.
pero es que yo no puedo renunciar. Nie mogę zrezygnować z Madrytu. Bueno, pero. Ale nie zostawię cię samej. Bueno, y entonces? To jak będzie? No sé, vamos a hablar con Avellaneda. Porozmawiamy z Avellanedą, razem znajdziemy rozwiązanie. Chule, eres el mejor jefe. Jesteś najlepszym szefem na świecie. Nie znajdę takiego drugiego ani w Londynie, ani w Madrycie. Zostaniesz nim na zawsze. Dziękuję. Dios mío, qué horror. Koszmar. Apaguen esas cosas, aquí no se fuma. Zgaście to, tutaj się nie pali. Ah, vienen en plan de indignadas. Udajecie obrażone. Na co znów będziecie narzekać? Że powiedziałam kilka słów prawdy Fabianowi? Tak, ale jest też coś ważniejszego. Nie mam czasu na wasze głupoty. Rozwodzę się z Juanem Francisco. Przyłapałam go z kochanką. Juan Francisco. Juan Francisco. Si? Tak, twojego syna. Wiesz, kto jest jego kochanką? Po co pytasz, skoro i tak mi powiesz? Mów. Margarita. Margarita. Sekretaria. Sekretarka. Fabian po ojcu odziedziczył zamiłowanie do sekretarek. Juan Francisco i su sekretaria. Przyłapałaś mojego syna z kochanką. Lo sorprendiste. I dlatego chcesz się rozwieść. Por supuesto. Oczywiście. Nie będę tolerowała takiego poniżenia. Es algo vergonzoso. Cuando lo descubrí, na dodatek wyrzucił mnie z biura. Ay, qué cosas. Coś takiego. Pero bueno, pues tienes toda la razón. Masz rację. Nie możesz pozwolić, żeby mąż wymienił cię na kogoś mniej problematycznego, milszego i o wiele młodszego. Menos intrigosa. Muy simpática. Y mucho más joven. Tienes todo el derecho de divorciarte. Masz prawo się rozwieść. Además, te deseo la mejor de las suertes. Powodzenia. Jeśli to wszystko, jak możesz być taka, jaka? Ten mucho cuidado con lo que dices. Uważaj na słowa. Ya he tolerado, bo mam dość twojego zachowania. Y no me has conocido. Nie widziałaś mnie jeszcze wściekłej. Enojada. Así es que ten mucho cuidado. Yo no entiendo cómo puedes fumar. Jak możesz palić w twoim stanie? Qué horror. Marcia, me encantas. Jesteś cudowna. Tus chantajes son de lo más. I te twoje maleńkie szantażyki. Digo, yo me podía haber divorciado. Już dawno mogłem się rozwieść. Gracias. A tu salud. Twoje zdrowie. Pero ya te dije, me conviene estar con ella. Ale lubię być i z nią, i z tobą. Como puedes ver, en este juego. Jak widzisz, Eugenia i jej dziecko nie pasują do tego trójkąta. De veras. Naprawdę? Tak. Vamos a hacer la prueba, mira. Dile a Eugenia que niech Eugenia przyjdzie z dzieckiem. Que me demuestre que soy el padre. Zrobimy badania DNA i zobaczymy, czy jestem ojcem. Mira, Fabián. Yo no soy emisario. Nie jestem waszym posłańcem. Yo no puedo hacer nada. De hecho, dowiedziałam się o Eugenii przypadkowo. Casualidad. Tak? Sí. A od kogo? Alguien que te conoce. Od kogoś, kto cię dobrze zna. I nie lubi. No te quiere nada. ¿Quién? Od kogo? ¿Quién, Marcia? Mów. Vamos a seguir jugando al misterio, me vas a decir quién. Przestań żartować, kto ci o niej powiedział? ¿Quién te dijo lo genia, cara? Puść. Kto? ¿Quién te lo dijo? Po co ci to? Me gusta tener identidad. Lubię znać swoich wrogów. Pues en este caso es... Enemiga. To kobieta. Quién es? Dime quién es. Elena Olivares. ¿Cuánto tiempo hace que salió? Kiedy wyszedł? Jakieś dwie godziny temu. Miał ze sobą dziecko i co jeszcze? Małą walizkę.
Oiga, ¿es cierto que esta persona tiene secuestrado? ¿Porwał to dziecko? Algo así. Powiedzmy. Trzeba zawiadomić policję. Nie. ¿Dónde está Miguel? I co, gdzie Miguel? Salió desde hace dos horas. Wyszedł dwie godziny tam. Pewnie po pieniądze, żeby zapłacić rachunek. On znowu nam uciekł. Spokojnie, proszę cię. Nie wie, że go nakryliśmy. Podobno zostawił tu wszystkie rzeczy. Na dodatek na parkingu stoi samochód Berenice. Nie zostawi go. Masz rację. Poczekajmy w środku. Pues si ustedes ya se pusieron de acuerdo. Skoro już się umówiliście. ¿Sabe qué me molesta, Elena? Que no me tenga la Jestem zły, że pani mi nie ufa i nie mówi o swoich planach. Lo que pasa es que yo, pues, nie wiedziałam, co zamierza Mariano. Sądziłam, że będzie tak, jak zaplanowaliśmy. Przyznaję, to moja wina. Ale i tak nie zamierzałam zostawić pana samego. Powiem szczerze. Była pani jedną z najlepszych pracownic, jakie tu mieliśmy. Ale oprócz tego stała się pani dla nas niezłym problemem. Jak pani udało się pracować u Fabiana? Skąd pomysł, żeby do niego trafić? Nie znałam go. Problemy się pojawiały, ale pracowało nam się dobrze. Najgorsze zaczęło się, kiedy odkryli, kim jestem. Poznała pani wszystkie ruchy i operacje, jakich dokonywał Fabian? Ja się tym zajmowałam. Nie podejrzewała pani, że robi coś nielegalnego? Nie, dlaczego? To ma związek z jego groźbami. Jak to? Groził ci? Tak, chce nam zabrać haciendę, którą odziedziczyła moja mama. Powiedział, że w zamian za mój spokój. Widocznie tak to zaplanował. Spokojnie, nie o to chodzi. A o co? Zapytałem z ciekawości. Ja też nie ufam Fabianowi. Wszystko już jasne. Mariano, zrobiło się późno. Racja. Muszę jechać na lotnisko. Pojedziesz ze mną? Tak. A nasz ostatni toast? Wypijemy, kiedy odwiedzisz mnie w Madrycie. Będę tęsknił. Ja też. Wielkie dzięki. Miłej podróży. Jedziesz do pracy. Nadie lo vino a visitar. Una mujer. Nie odwiedzała go kobieta? Nie. Diga. Qué bueno que eres tú el que me contesta. Dobrze, że odebrałeś. Gdzie jesteś? Niedaleko. ¿Dónde está el niño? A dziecko? Jest ze mną. Czekałem na twój telefon rano. I czekaj dalej. Nie lubię być śledzony. Wersja polska TVN. Tekst Olga Krysiak, czytał Mirosław Utta.